Jezus do swoich uczniów rzekł: idźcie i głoście Ewangelię. Ja jestem z wami wszystkie dni, bądźcie dla ludzi światłem. Z tej strony ksiądz Łukasz Hołb, misjonarz w Papui Nowej Gwinei. Do Papui Nowej Gwinei wyjechałem w 2021 roku po wcześniejszych 4 latach w Ekwadorze w Ameryce Południowej. I obecnie w Papui Nowej Gwinei mieszkam w górskiej części kraju. Mam pod opieką 2 parafie, parafię Kerewagi z 13 wioskami oraz więzieniem prowincjalnym, a także parafię Jobaj, która jest oddalona od Kerewagi o 5 godzin jazdy autem i tam jest 6 wiosek. Moim głównym zadaniem jest głoszenie Chrystusa, przynoszenie ludziom dobrej nowiny, udzielanie sakramentów, ale w Papui Nowej Gwinei również ksiądz to funkcja społeczna, to często pomaganie papuasom w rozwiązywaniu konfliktów plemiennych, różnych walk, to też pomaganie osobom, które zostały niesłusznie oskarżone, okradzione, pobite. Zachęcam do zainteresowania się tymi filmikami, które wysłałem o Papui Nowej Gwinei, a także do śledzenia mojej działalności w internecie. Wracamy z wioski Spagel. Jesteśmy gdzieś w centrum papuaskiej dżungli. Będziemy właśnie teraz przechodzić przez rzekę. All boys, you pelicans tokim. Sam pela tok, a mamas long Polish manneri. Gutla day long, jupla online damlo. Mipla round lo Spagel. Pater go misala finish na mipla katim sot la road. Mipla kamosem. Wanta lili waras tale, bo mipla cross bolat. Tak, więc mój tutaj towarzysz powiedział, że pozdrawia wszystkich Polaków i właśnie wracamy do Kogę. Krótszą drogą przez dżunglę, teraz będziemy przechodzić przez rzekę, a potem pod górę. Będziemy przechodzić przez ciekawy most. Panowie chwalą się, że sami go zrobili. Dotarliśmy do Kagę. Jest to wioska położona w górach. Zresztą widać, jest wszystko zamglone po całonocnym deszczu. W paru miejscach było trudno tutaj dotrzeć. 3 razy zakopaliśmy się. Raz prawie wpadliśmy w przepaść, ale ostatecznie dotarliśmy do Kagę w górach. Potem jedziemy do Silmy. W Kagę mamy jeszcze trochę czasu, aby ludzie doszli, więc jest to okazja, żeby sobie pochodzić po okolicy, podwiedzać ludzi. I teraz właśnie dochodzimy do jednego domu. Muzyka, grajka tutejszego, który będzie nam za kilkadziesiąt minut grał na gitarze. Tutaj jego dom. Tutaj stoi razem ze swoją żoną. Tutaj jest jego bikini boy. Chłopiec. Tutaj kałkał, gotowy do skałkał i ziemniaki gotowe do pieczenia czy do gotowania, a tu cały jego ogród. Na koniec pobytu w Kagę idziemy do chaty papułaskiej, aby zjeść wspólnie trochę kałkału, warzyw, owoców. No i nawet widzę, że jest tutaj kura tutejsza. Pleska karuk. Pleska karuk bilong kage. Pleska karuk. Yeah. Karuka. Okej, okay. A jak już skończymy tutaj pobyt w Kagę, to pojadę do Silma. Karuka. Jeszcze karuka. Tak.